Państwa serdecznie. Dzisiaj chcę powiedzieć o bardzo ważnym roszczeniu, czyli o zwrocie kosztów pogrzebu i pochówku po wypadku właśnie drogowym czy wszelkim innym. Proszę Państwa, każdy z nas wie, że jeżeli nastąpi śmierć i no wiadomo, że musi dojść do tego pogrzebu, to że mamy prawo do zasiłku pogrzebowego z ZUS-u czy ewentualnie z KRUS-u. W tym momencie tutaj Państwu chcę teraz pokazać, jaka jest wysokość takiego zasiłku pogrzebowego obecnie z ZUS. Od 2011 roku jest to kwota 4000 zł, czyli przez 2011 do 2020 tak naprawdę cały czas jest to taka sama stała kwota 4000 zł, która w żaden sposób nie wzrasta. To, co jest istotne, że ta kwota jeszcze spadła, dlatego że czy w 2010 roku, jeszcze przed tą zmianą, to była kwota na poziomie 6400. Była taka średnia między 6300 a 6600. Tutaj Państwo zobaczą w 2010, 2009, 2008 roku. Myślę, że teraz można zauważyć, czy 5900, 5400, 4900. Tak jakby się cofnąć do 2000 roku, to w 2000 roku była to kwota 3700, no tu z groszami. Potem wzrastała sukcesywnie, co Państwo tutaj zauważą. No jest to akurat to świadczenie, które w żaden sposób nie wzrasta, jest cały czas stałe. Możemy się zastanowić, czy obecnie jest możliwość pochowania jakiejś osoby, czyli poniesienia tych wszystkich kosztów właśnie, czy mieścimy się w tych 4000. Co się składa na te koszty pogrzebu? No to możemy po kolei sobie tutaj to opowiedzieć i myślę, że taka kwota 4000 naprawdę nie daje nam zbyt dużych szans. Ja tutaj akurat mam naszykowaną taką kwotę tych 4000 zł, która ma nam pozwolić na to, żeby w ramach tych pieniędzy być może zakupić miejsce, trumnę, odzież i ponieść wszelkie możliwe koszty, jakie są przy właśnie tego typu pogrzebie, łącznie z typem. Mówię o tym dlatego, że zakłady ubezpieczeń niestety we wszystkich sprawach, nie mówię w większości, we wszystkich sprawach wstecz, jakbyśmy zauważyli, potrącały kwotę zasiłku pogrzebowego, którą ktoś z Państwa otrzymał, z wypłaty odszkodowania z zakładu ubezpieczeń. Jeżeli ktoś z Państwa stracił jakąś osobę bliską w wypadku i w wyniku tego wypadku zgłosił roszczenia do zakładu ubezpieczeń, że na przykład wydał łącznie 8 tysięcy, czy tam 12 tysięcy, już mówię o takich kwotach bardzo realnych, to zakład ubezpieczeń odejmował, na przykład powiedzmy, że to było w 2008 roku, czyli odjął 5937 zł 10 groszy i wypłacił różnicę z tego, co Państwo ponieśli. Jest uchwała Sądu Najwyższego, która mówi o tym, że nie powinien zakład ubezpieczeń potrącać tych kosztów. To oznacza, że każdy z Państwa ma prawo do zwrotu 100% kosztów, które poniósł. A co to dalej oznacza? To dalej oznacza, że każdy z Państwa może przez taką firmę też jak nasza, czy sam osobiście, zwrócić się do zakładu ubezpieczeń i żądać zwrotu całej tej kwoty, również z odsetkami, dlatego że zakład ubezpieczeń powinien Państwu zwrócić całą kwotę. I nie czeka się tylko na Państwa żądanie. Zwrot kosztów pogrzebu przysługuje tej osobie, która te koszty poniosła. Jakie są tak naprawdę te koszty pogrzebu możliwe do zwrotu? Ja je tak powoli, po kolei postaram się wymienić. Dzielą się na takie koszty na pewno jakieś takie podstawowe i na koszty dodatkowe. Oczywiście możemy się poruszać w jakichś kwotach minimalnych, ale są też jakieś kwoty maksymalne. Zakład Ubezpieczeń nie zwróci Państwu
na przykład za pomnik, który będzie kosztował 50 tysięcy złotych, bo ktoś z Państwa akurat sobie taki zażyczył z takich materiałów i tak wartościowy, to musi być koszt taki średni, który nie jest jakiś nierynkowy, niestandardowy. Koszty podstawowe. Pierwszy temat to jest odbiór, transport zwłok, który może być średnio między 300 a 500 zł. Przygotowanie ciała do pogrzebu, powiedzmy od 150 do 300 zł. Organizacja pochówku, czyli mamy w tym przewóz karawanem, kondukt pogrzebowy, czy opuszczenie tej trumny też do grobu, zasypanie mogiły. To będzie koszt też od 1000 tam do powiedzmy 2500 zł. Oczywiście no, zakup trumny, czyli podstawa, ale również to może być też oczywiście trumna kremacyjna, może to być urna. No i tutaj są te koszty, no jeżeli chodzi o trumnę, to chyba najtańsza od 700 zł, a nawet do 4000 zł, a już na przykład urna może być od 200 zł do 2000 zł. Są też również opłaty różne takie kancelaryjne, które też wynoszą od 300 do 500 zł, a nie każdy z Państwa jest przygotowany, nie każdy z Państwa już ma jakieś miejsce. Więc takie miejsce to jest około od 700 zł do 7000 zł. Teraz jeżeli mamy miejsce udostępnione na przykład na 20 lat, no to od 600 zł do 5000 zł. Też możliwe jest pochowanie osoby, tak to się mówi, dochowanie do istniejącego grobu. To może być koszt 60-100 zł. Trzeba też ponieść koszty mszy pogrzebowej, która no powiedzmy sobie szczerze, że to też koszt jest na poziomie gdzieś tam 600 do 1000 zł. Są jeszcze takie jakby koszty dodatkowe, jak przechowywanie też ciała w chłodni 50-100 zł, stypa mniej więcej za osobę, za zorganizowanie stypy. Oczywiście tu chodzi o w granicach rozsądnych, to nie będzie zwrot, który będzie za pełną imprezę, nie wiem, z jakąś szatą muzyczną plus alkoholem, nie, to musi być taki poczęstunek mniej więcej od 40 do 80 zł za osobę. Następnie nagrobek, istotne, prawda, i ten nagrobek może być różny, może być też pojedynczy, może być podwójny i to może być 1800-3000 zł albo i więcej. Wieńce, kwiaty, które będą też zakupione od 200 do 500 zł. Fotograf 300-600 zł. To wszystko składa się na te koszty pogrzebu. No, proszę zauważyć, że no, niestety te koszty trzeba wszystkie wydać z góry. Jeszcze ktoś z Państwa tych pieniędzy nie ma, a już no, musi je wydatkować, dopiero liczy na zwrot. Ten zwrot gdzieś tam jest poniekąd z zasiłku pogrzebowego, a Zakład Ubezpieczeń powinien pokryć całość. Co jest jeszcze ważne? Czasem bywa tak, że w wypadku na przykład ginie nie jedna osoba z rodziny, a więcej, na przykład powiedzmy dwie osoby. Jedna z osób na przykład może być sprawcą zdarzenia, więc dla sprawcy ten koszt wtedy nie jest zwracany. Ważne jest jeszcze to, że mogą Państwo uzyskać zwrot za zakup odzieży dla osoby zmarłej, jak i dla osób bliskich, wszystkich, które będą obchodziły żałobę po osobie zmarłej. Także tak to się przedstawia i myślę, że ten zwrot kosztów dla Państwa jest istotny i warto z tego też skorzystać i takie roszczenie wnosić. A my chętnie Państwu w tym pomożemy, żeby Państwo ten zwrot uzyskali. Koszty to można odzyskać nawet do 20, a nawet więcej lat wstecz. Jeżeli ktoś z Państwa stracił osobę bliską w wypadku i nie dostał tego zwrotu, to zapraszamy do nas, na pewno pomożemy odzyskać te koszty.